Miło mi, witam wszystkich. Nazywam się Dariusz Ogłoza i na co dzień od wielu lat zajmuję się fotografią dzikiej przyrody, tej najdzikszej z dzikich, czyli żadne tam ogrody zoologiczne i tak dalej, zagrody. Po prostu docieram, tak to już zostało zresztą powiedziane, opisane i co zawsze mówię, miejsca bardzo trudno dostępne, takie, które no, trzeba pierwotnie oczywiście spenetrować, trzeba zbadać, by móc bezpiecznie robić. Oczywiście dokumentuję gatunki różne, ale tutaj też muszę zaznaczyć, że to są gatunki nasze krajowe. Te, które u nas występują lub są na przykład na przelotach, czyli to, co zawsze mówię, ogląda się w telewizji, a ja to mam codziennie na żywo. No i też w związku z tym, że robię to już wielu lat zawodowo, uczę też innych tego robić, to znaczy poprzez organizację warsztatów fotograficznych. Także tak to w ogromnym, dużym skrócie wygląda. No, moja prelekcja dzisiejsza będzie właśnie na temat, jak się przygotować do tego typu zdjęć, jaki sprzęt wypadałoby mieć, jaki sprzęt daje najlepsze efekty, bo to nie tylko jest posiadanie sprzętu, ale to też jest wiedza, to jest umiejętność rozpoznawania tropów, to jest umiejętność kamuflażu, topienia się w teren. No, zwierzęta to nie ludzie, to są bardzo czujne istoty, które wyczują nas sporo set metrów, więc my musimy po prostu niejako ich przechytrzyć. No i o tego jestem, żeby ich tego nauczyć. Na poświęceniach to można mówić bardzo długo, a tak naprawdę to są setki tysięcy godzin przejechanych samochodem, tysiące godzin spędzonych w czatowniach, specjalnie przygotowanych schronieniach. To są siatki maskujące, wszelkie coś, co nas może zakryć. Nieprzespane noce, ukąszenia, użądlenia, poprzecinana skóra. Jednym słowem, potworne zmęczenie. Jak już to robimy, tak mówię o takim fotografowaniu na poważnie. I ja tutaj nie mówię o wyjściu co tydzień z rodziną do parku i zrobienia wiewiórki, tylko mówię o takim poświęceniu się niemalże absolutnym, żeby te zdjęcia były po prostu niepowtarzalne i uchwycić ten jeden, jedyny moment z tych przykładowo tysiąca najlepszych, to jedno zdjęcie, które, czy może dwa, które po prostu zachwyci. Tak naprawdę to pierwsza moją miłością był reportaż, który kocham do dzisiaj, z racji tego, że pracowałem w gazecie ponad 20 lat jako właśnie tatowy fotoreporter. I przyroda wskoczyła szczerze przez przypadek. Po prostu zobaczyłem pewnego dnia zdjęcie i powiedziałem, że to jest niemożliwe, żeby coś takiego móc zrobić. Ja mówię, ale jak? Ja nie dam rady, muszę. Po prostu zawziąłem się i tak wtopiłem się w tą przyrodę, że nie wyobrażam sobie nawet jednego dnia, żeby nie wyjść do lasu, nie zobaczyć, co się nowego dzieje. No i też między innymi dokumentuję to, co z przykrością zawsze mówię, to, co niestety bezpowrotnie zanika. Dzisiaj my to widzimy, ja przyjeżdżam za pół roku, w to samo miejsce tego już po prostu nie ma. To jest między innymi działalność człowieka, aglomeracje, rozbudowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale to są takie przykre sprawy, o których ja nie chcę mówić. No jak przy tego typu dużych imprezach zawsze jest jakiś tam stres, to znaczy ja mówię nie jako odwiedzający, ale jako prelegent, ale myślę, że na Lewicy jest wspaniała atmosfera, dużo ludzi, bardzo dobra organizacja, cudowne stoiska, fajnie porozkładane, przejrzyście. No jest czym oko nacieszyć. Ja nigdy nie filozofuję, po prostu nie chcę, że jakiś taki związek haseł chrońmy, bo przemija, ale o to po prostu trzeba dbać. Trzeba dbać z głową i mądrze. I fotografować przyrodę, ale nie za wszelką cenę.